Szanowni państwo, mieszkańcy Puław, mieszkańcy powiatu, mieszkańcy województwa, wszyscy przybyli tutaj w to dzisiaj śmiało można powiedzieć symboliczne miejsce, jaką jest ta Puławska Marina, symboliczne z dwóch przyczyn. Po pierwsze, symboliczne dlatego, że pokazuje dobrą współpracę pomiędzy samorządami, bo przecież to była wspólna inicjatywa Puław to była wspólna inicjatywa Kazimierza Dolnego i wspólna inicjatywa Janowca, żeby te inwestycje nadwiślańskie w tych miastach zrealizować. A więc pokazuje z jednej strony dobrą współpracę, pokazuje współdziałania, ale drugą, z drugiej strony zostały te inwestycje zrealizowane za pieniądze pochodzące z funduszy europejskich. Dzisiaj tutaj spotykamy się właśnie w związku z piętnastoleciem Wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wejścia, które miało dla nas i ma nadal, jestem przekonany, rewolucyjny charakter. Przed chwilą udzielałem wywiadu dla lubelskiej telewizji i powiedziałem, że to, co dzieje się w Polsce w związku z funduszami unijnymi, to, że inwestujemy w te fundusze, które przychodzą do nas w ramach polityki spójności, to jest coś w rodzaju planu Marszala. Po latach planu Marszala, z którego kiedyś, dawno temu, władze komunistyczne nie pozwoliły nam skorzystać, bo zabronił ich wielki patron ze wschodu. Dzisiaj symbolicznie obchodzimy w tym roku trzydziestolecie tamtych wyborów 1989 roku, dwudziestolecie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim i piętnastolecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Tych najważniejszych wydarzeń, bez wątpienia najważniejszych dla Polski wydarzeń ostatniego, ostatniego półwiecza. Szanowni Państwo, nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, czym jest Unia Europejska. Jako Polacy jesteśmy jej zdecydowanymi zwolennikami. Kiedyś, co niezwykle ważne, w referendum podjęliśmy decyzję, że chcemy należeć do Unii Europejskiej. Mnie cały czas brzmią w uszach słowa, Największego dla Polaków autorytetu, chyba w całej naszej historii, czyli naszego świętego Ojca, świętego Jana Pawła II, który wtedy tak wyraźnie na temat naszego przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej się wypowiedział. Ta jego wypowiedź z 2003 roku miała dla decyzji Polaków podejmowanej co do przynależności w Unii Europejskiej, w moim przekonaniu, ogromne znaczenie. A powiedział wtedy, jasno i wyraźnie. Powiedział, krótko idźcie do Europy, bo powiedział, Polska potrzebuje Unii, Polska potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Polski. To było jedno z najważniejszych zdań w tamtym czasie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak oddać głos w wyborach europejskich. W tamtym wyborze, wyborze za Unią Europejską podjęliśmy w moim przekonaniu Dziejową dla nas decyzję, decyzję, która determinuje w sensie pozytywnym rozwój Polski, mam nadzieję, na nie tylko na najbliższe dziesięciolecia, ale mam nadzieję, że na najbliższe stulecia. Straciliśmy, proszę Państwa, w XX wieku bardzo wiele czasu. W dużym stopniu, niestety, w porównaniu z Europą Zachodnią czasem straconym było to, co działo się w okresie komunistycznym. Bo oddaliliśmy się gospodarczej pod względem poziomu życia od Europy Zachodniej. Czy chcieliśmy być pod rządami komunistycznymi? Nie. Tak zdecydowano po II wojnie światowej, zdecydowano za naszymi plecami, ale to, że się wydobyliśmy za żelaznej kurtyny, to już jest absolutnie naszą zasługą. To wielka zasługa pokolenia. Moich dziadków i pokolenia moich rodziców. Chcę z tego miejsca, w piętnastolecie naszej obecności w Unii Europejskiej, w trzydziestolecie od wyborów 1989 roku, jeszcze raz tym pokoleniom, które, dzięki którym wyrwaliśmy się z okowów komunizmu, z całego serca podziękować. Wszystkim tym ludziom, którzy dzielnie stawali, wszystkim tym, którzy cierpieli, których prześladowano, wyrzucano z pracy, których więziono. Dziękuję Wam. Wtedy, w 1989 roku, Polacy poszli do wyborów i powiedzieli zdecydowanie nie komunizmowi i władzy komunistycznej. Zdecydowanie nie właśnie dzięki temu, jak bardzo mocny był to wtedy głos. Niektórzy podkreślają, no tak, ale te wybory nie były w pełni wolne. Może one i nie były w pełni wolne, bo tylko do Senatu tak naprawdę były to wolne wybory. Ale Polacy poszli i odrzucili komunizm. I to było najważniejsze. My po prostu naszą zbiorową decyzją, Wtedy pokazaliśmy Europie i całemu światu, że jesteśmy częścią Zachodu i że nie chcemy komunizmu. I to właśnie dzięki tamtej decyzji i tamtej postawie naszego społeczeństwa upadł potem mur berliński, upadła żelazna kurtyna, i cała Europa środkowa mogła się wydobyć z tych czarnych lat komunistycznych i pójść ku wolności. To następstwem tego później była nasza przynależność do NATO i następstwem tego dzisiaj jest także nasza przynależność do Unii Europejskiej. Ale chcę bardzo mocno podkreślić te dwa elementy. 89 rok i. Decyzja podjęta w referendum europejskim to były decyzje, które podjęło polskie społeczeństwo. To my, naszym zbiorowym wysiłkiem o tym zdecydowaliśmy. To my dzisiaj, naszym zbiorowym wysiłkiem, mądrością władz samorządowych, ale także i ciężką pracą polskiego społeczeństwa, dobrze wykorzystujemy środki unijne i możemy śmiało mówić. Europa to my, Unia Europejska to my, jesteśmy jej częścią. Ja zawsze bardzo mocno to podkreślam. My jesteśmy w sensie tożsamościowym, w sensie kulturowym, w sensie tradycji, częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. Od wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu Chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę. To od wtedy jesteśmy rzeczywiście Europejczykami i zawsze nimi byliśmy. Nawet w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, kiedy byliśmy tymi granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej, ta tradycja cały czas u nas trwała. I najlepszym dowodem na to było to, że w tamtym właśnie czasie to Polak został głową Kościoła Katolickiego, to Polak został wybrany papieżem. To był dowód na naszą przynależność do tamtej tradycji, do tej części świata. I to także dzięki niemu, jego niezłomnej postawie udało nam się zwyciężyć, wyjść z powrotem na wolność. I dzisiaj znów cieszymy się suwerenną, niepodległą ojczyzną, w której to my podejmujemy świadomie decyzje. Dziś znów jesteśmy demokracją, dziś znów jesteśmy wolnym krajem, dziś znów należymy do najważniejszych na świecie sojuszy. Do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO i właśnie do Unii Europejskiej. Należymy do niej, proszę państwa, i będziemy należeli. I musimy czynić wszystko, aby Unia Europejska trwała i aby Polska trwała w Unii Europejskiej. I dlatego dzisiaj to przede wszystkim w instytucjach europejskich powinni sobie zadać pytanie dlaczego wielkie społeczeństwo brytyjskie powiedziało Unii Europejskiej nie w ich referendum. Dlaczego dzisiaj jednym z największych zmartwień Unii Europejskiej jest Brexit? Mam zresztą nadzieję, że finalnie do niego nie dojdzie. Ale to problem tego, że z jakichś przyczyn Brytyjczycy powiedzieli Europie nie. Co zrobić, żeby ten wielki projekt europejski, jedna z najpiękniejszych rzeczy w historii Europy, jaka w ogóle się zdarzyła, zyskał z powrotem na atrakcyjności? Żeby stał się atrakcyjny dla społeczeństw na zachodzie Europy? My się cieszymy Unią Europejską, ale pytanie, dlaczego tam, są wątpliwości. To właśnie Bruksela powinna na to pytanie odpowiedzieć. Ja sądzę, że Europie potrzebne jest więcej demokracji, że potrzebna jest większa rola w Europie parlamentów narodowych, że potrzebna jest większa także i rola Parlamentu Europejskiego jako tej instytucji, do której w całej Europie ludzie wybierają swoich przedstawicieli w zwykłych demokratycznych wyborach. Jestem przekonany, że Parlament Europejski powinien być, znaczyć więcej, że jego rola decyzyjna powinna być jeszcze silniejsza. Dlaczego to tak bardzo akcentuję? Bo wybory do Parlamentu Europejskiego tuż przed nami. Jest bardzo ważne to, żeby jak najwięcej spośród nas, jak największa liczba Polaków uprawnionych do głosowania wzięła udział w tych wyborach. Potrzebna nam jest, proszę Państwa, wysoka frekwencja. Dlaczego? Także dlatego, żeby pokazać Europie, że my, jeżeli chodzi o wybory do instytucji europejskich, bierzemy tę decyzję w swoje ręce i traktujemy ją poważnie, że to dla nas, Polaków, Europejczyków należących dzisiaj do Unii Europejskiej, jest sprawa istotna, kto nas reprezentuje właśnie w tej niezwykle ważnej instytucji europejskiej. Bardzo proszę, żebyście Państwo wzięli w tych wyborach udział. Bardzo proszę, żebyście namawiali do tego swojej rodziny. Bardzo proszę, żebyście namawiali do tego swoich przyjaciół, sąsiadów. To niezwykle ważne, żebyśmy tą, pokazali, że bierzemy tą odpowiedzialność w swoje ręce. Mam nadzieję, że Europa będzie się zmieniała na lepsze. Mam nadzieję, że coraz większa będzie rola właśnie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, czyli tych dwóch instytucji, w których jesteśmy. Demokratycznie reprezentowani. To proszę Państwa, niezwykle istotne. Proszę, żebyście Państwo do tych wyborów poszli. Szanowni Państwo. Polska się rozwija. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała także. Dzięki właśnie dobrze wykorzystywanym środkom unijnym. Ale to, co jest nam najbardziej potrzebne, to rozwój infrastruktury. Tej infrastruktury w Polsce cały czas jeszcze brakuje. Brakuje nam dob dobrych dróg, brakuje nam dobrych linii kolejowych, jest ich oczywiście coraz więcej. Ale tutaj, w tej części Polski, jest realizowany wielki projekt Via Carpatia. On ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego kraju i nie tylko dla tej części Polski. Ta droga, która ma połączyć Poprzez Polskę, państwa bałtyckie z południem Europy ma wielkie znaczenie dla całej tej właśnie środkowej części naszego kontynentu. Ma ogromne znaczenie dla Europy Środkowej, ma ogromne znaczenie dla Polski i jestem przekonany, ma także ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej. To między innymi właśnie dlatego w ramach Unii Europejskiej zainicjowaliśmy współpracę w państw trójmorza. Po to właśnie, aby ta część Europy, która przez lata znajdowała się za żelazną kurtyną, która w związku z tym tyle straciła, i jest dzisiaj mniej rozwinięta niż Europa Zachodnia, mogła odzyskiwać swoją pozycję, mogła zyskiwać świetność, bo była połączona infrastrukturalnie, żeby były lepsze perspektywy rozwoju gospodarczego, żeby były lepsze perspektywy rozwoju społecznego, poprzez turystykę, poprzez wzajemne kontakty. Mam nadzieję że także i ta część Polski, i Puławy, i Lublin skorzysta właśnie dzięki Via Karpatii. Mam nadzieję, że będzie to droga, która zrewolucjonizuje tą część naszego kraju, tak niezwykle wartościową i tak niezwykle piękną. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten piknik europejski, na to rodzinne spotkanie. Dzień radości tu właśnie w Puławach, w, tym, w tej płaskiej marinie. W tym miejscu, które zostało stworzone właśnie także dzięki Unii Europejskiej, ale przede wszystkim które zostało stworzone przez państwa i przez wasze władze. Bardzo za to dziękuję, że mogę tu być i bardzo dziękuję za to, że zechcieliście państwo przyjść na to spotkanie. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście, tak jak powiedział przed momentem pan prezydent, zaproszeń z małżonką mieliśmy sporo, ale. Pani poseł Ela Kruk zadzwoniła do mnie, a jest to moja koleżanka, z którą siedziałem razem w jednej ławie sejmowej i mówi: Słuchaj, Andrzej, strasznie mi zależy na tym, żebyś przyjechał do Puław. Bo mówi, bo tam robimy taki piknik europejski i chciałbym, żebyście z Agatą razem przyjechali i byli z nami tego 1 maja. Jeżeli mógłbyś to przyjeść. No i właśnie dlatego tutaj z Państwem jesteśmy. Bardzo bardzo ci dziękuję, Elu, za to. Bardzo dziękuję za tę namowę i bardzo serdecznie dziękuję i panu prezydentowi, i panu marszałkowi. Za to zaproszenie tutaj, że możemy z Państwem być, możemy się razem dzisiaj tutaj cieszyć. Mam nadzieję, że żaden deszcz nam tej radości nie zakłóci. Dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, żeby dla Państwa tańczyć, dla Państwa śpiewać i dzięki którym także jeszcze, jeszcze, jeszcze mocniej będziemy mogli się cieszyć obchodząc to piętnastolecie, w tym, tak jak powiedziałem, niezwykle ważnym dla nas roku, roku wielkich rocznic, rocznic naszej radości rocznic radości i cieszenia się z wolności z tego że mamy dzisiaj taką Polskę jaką mamy i mam nadzieję będziemy z roku na rok mieli jeszcze piękniejszą i tego państwu życzę dziękuję